Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj o sprawie, która ostatnio w mediach się pojawia, to są standardy WHO wprowadzone wprowadzane do szkół i do przedszkoli w Warszawie i w całej Polsce. Oraz żeby wyjaśnić te standardy, żebyście żeby mieli taki dobry pogląd na to, o czym w ogóle jest mowa i o co jest ta afera, niepotrzebna zresztą, o rozwoju seksualnym dziecka, o takim psychoseksualnym rozwoju człowieka. Czym jest seksualność? Jak się rozwija, dowiecie się za chwilę. Teraz będę mówiła o sprawie, która dla bardzo wielu rodziców jest sprawą trudną, niezrozumiałą, a dla dużej części sprawą tabu. O tym się w ogóle nie rozmawia, czyli o seksie, ale nie o takim seksie, wiecie, żółwiki te sprawy. Tylko o rozwoju psychoseksualnym człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka. Ale nim zacznę o tym mówić, to warto sobie uświadomić, czym seksualność jest. A więc moi drodzy, ja się tutaj bardzo przygotowałam dzisiaj. Mam komputer, tablet, karteczki, żeby niczego nie pomylić, żeby ktoś mi potem nie powiedział, że bzdury gadam. Więc jestem bardzo przygotowana i czasami będę się tutaj. Yy koncentrować, żeby dobrze wam jakąś definicję podać, bo niestety moja pamięć już nie ogarnia, nie zawsze przynajmniej. A więc seksualność jest naturalną i wrodzoną funkcją organizmu ludzkiego, jednym z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych. Nie myśleliście nigdy o tym w ten sposób, prawda, że nawiązujecie relacje z innymi ludźmi tylko dlatego, że jest w was jakaś seksualność. O tym za chwilę, o stadiach rozwoju seksualnego według Freuda. No więc jak to z tym Freudem było? W większości z nas oral kojarzy się z seksem. Prawda, seks oralny, pierwsze skojarzenie, ale przypominam, że stadium oralne, czy w ogóle to wszystko, co jest z oralem związane, dotyczy ust, tak naprawdę. I teraz pierwsze stadium rozwoju, tak zwane stadium oralne, opisane przez Freuda, dotyczy właśnie. Kontaktu ust, przełyku języka z piersią mamy lub z jej substytutem, czyli na przykład butelką, z ciumkaniem, przełykaniem, lizaniem, jedzeniem, cała przyjemność jest tu. Oczywiście, ta przyjemność związana jest również z bliskością z mamą, i tutaj przez te pierwsze 18 miesięcy, bo to stadium 18 miesięcy trwa, wszystko jest związane z poczuciem bezpieczeństwa, również z zapachem, z dotykiem, ale to, co jest najważniejsze, to jest zaspokajanie swojej przyjemności poprzez to wszystko, co się wiąże z ustami, czyli z oralem. I cała ta faza, te pierwsze 18 miesięcy, zamyka się takim bardzo dobrym nawiązaniem relacji bezpiecznych, to znaczy dziecko nabiera poczucia bezpieczeństwa do osoby, która jest osobą ważną i znaczącą, która jest osobą odpowiedzialną za to dziecko, dziecko tak to postrzega i, yy, i rozumie. Yy, I myślenie teraz o fazie oralnej wiąże się z tym, że my to musimy dziecku dać, czyli ono musi być blisko piersi, mamy ta pierś, dlatego mówimy na żądanie. A nie co trzy godziny, tak jak kiedyś, zaspokajanie emocji, zaspokajanie zaburzonego poczucia bliskości, czyli dziecko blisko z mamą najedzone, odprężone i uspokojone. To jest pierwsze 18 miesięcy. Wszystko, co się wiąże z buzią, sanie, jedzenie. Oczywiście pojawia się taki moment w tym czasie, kiedy dziecko zaczyna tak trochę sadystycznie gryźć, pluć, szarpać, to też jest. Składnik tej fazy, tego stadium, i przez to też jakby naturalnie trzeba przejść, i trzeba wiedzieć, że to się dzieje. Że dziecko tak robi nie dlatego, że nie kocha mamusi, albo chce się tam zemścić, czy ma się zdenerwować. Tylko jest to normalne, naturalne, rozwojowe. Za nami faza pierwsza. Stadium drugie, stadium analne. Między pierwszym a trzecim rokiem życia. Anal brzmi jeszcze gorzej niż Oral. No ale cóż zrobić? analne, czyli związane z odbytem, ze zwieraczami, krótko mówiąc z kupą, z robieniem jej lub wstrzymywaniem, i tutaj cały problem polega na tym, że dziecko w tym okresie między pierwszym a trzecim rokiem życia, poddawane treningowi czystości, ma taki problem, że ta część siebie, którą musi oddać, czyli kupa, kupa, Zostaje przez rodziców dosyć szybko usunięta, wyrzucona, trochę zaniedbana, a dziecko traktuje tę część jako część siebie, którą oto dało w darze. Tutaj pojawiają się po raz pierwszy nawykowe zaparcia, dlatego, że ta przyjemność z umiejętności wstrzymywania kupy, jak i przyjemność z siedzenia na nocniku i robienia jej długo, a jeszcze małe dzieci mają tendencję do oglądania, co tam się dzieje, jest taką przyjemnością związaną z tym, że dziecko podejmuje jakieś własne decyzje, i to jest ten czas, który w psychologii się mówi czasem oddzielania się od mamy, czyli separacji, indywiduacji, dziecko się trochę usamodzielnia, nareszcie ma na coś wpływ, może przytrzymać, nie oddam. I teraz jest to tak, że ten trening czystości, bardzo niekiedy źle prowadzony przez rodziców, że dziecko jest zmuszane do tego, żeby tą kupę zrobić w określonym czasie, tu i teraz, natychmiast w tym miejscu na nocnik. I to jest jeden z podstawowych błędów, bo pamiętajcie, że to nie rodzic, tylko dziecko dorasta, dojrzewa do tego momentu, w którym tę kupę może samodzielnie zrobić, podjąć decyzję o jej zrobieniu i sprezentowaniu nam. To jest taka faza, która, jak mówię, trwa do trzeciego, mniej więcej do trzeciego roku życia, jest też bardzo ważna, ponieważ prowadzi do takiego usamodzielniania się w podejmowaniu decyzji. Nie można tego przegapić, nie można tego bagatelizować, dlatego że będziecie mieli wy i wasze dziecko przede wszystkim potężny problem właśnie. Z na przykład nawykowymi zaparciami. Więc faza analna, to jest faza związana ze zwieraczami, z kontrolą nad zwieraczami, jest bardzo ważna i nie można jej przegapić i bagatelizować. Chyba to powtórzyłam dwa razy, ale dlatego, że to jest bardzo ważne. Kolejne stadium, które opisał Freud, jest, jest stadium pośrednim między w stadium analnym, a następnym, za chwilę, o którym powiem, stadium falicznym. To nazywa się stadium uretralne. Brzmi tam e, e, słowo uryna, czyli mocz e, i ono tak naprawdę sprowadza się do kontroli nad oddawaniem moczu. Tak jak analne dotyczyło kontroli nad zwieraczami oddawania stolca, tak tutaj mamy bardzo silną potrzebę kontroli w oddawaniu moczu. W związku z czym dziecko też bawi się tym oddawaniem moczu i też jest kwestia związana z tym, że to jest takie poczucie niezależności, że mogę to zrobić, ale też po raz pierwszy można mówić o tym, że dziecko zaczyna się identyfikować z płcią, którą jest samo i ją czuje, ponieważ podgląda czy przygląda się rodzicom i identyfikuje się z tym rodzicem tej samej płci, który oddaje mocz w ten sam sposób. Czyli chłopcy robią tak jak tatuś na stojaka, a dziewczynki tak jak mamusia na siedząco. I to jest dosyć ważna faza, ta przejściowa między analnym, a falicznym, o którym za moment. Jesteśmy już w wieku mniej więcej 3 lat, i między trzecim a 5 rokiem życia mamy stadium faliczne. No i dobre skojarzenie, fallus, czyli penis, i on tutaj, tenże penis, odgrywa bardzo ważną rolę. Po pierwsze, dlatego że dzieci zaczynają się nim interesować i to, żeby było jasne, dzieci obojga płci. Chłopcy tym, że mają, a dziewczynki tym, że one nie mają, a chłopcy mają. Niestety trochę jest tak, że dziewczynki traktują niekiedy ten brak penisa jako swoją stratę, czują się trochę gorsze niż chłopcy, no bo zawsze lepiej jest mieć niż nie mieć. Potem to im się wyjaśnia i one już tego nie czują to tak feministycznie ale zupełnie poważnie mówiąc, dzieci zaglądają sobie w majtki, bawią się w lekarza. Sprawdzają, dotykają siebie same, stąd w tym momencie pojawia się po raz pierwszy dziecięca masturbacja. Dotykają się również nawzajem, i tutaj bardzo należy dbać o postawienie granic, o ym, intymność dziecięcą, o to, żeby dziecku wytłumaczyć, że to co w majtkach to jest jego, a nie publiczne. Będę o tym mówiła przy standardach, dlaczego właśnie w tym okresie. Więc mamy dziecko 3-5, to, to mamy przedszkolaka, który jest szalenie zafascynowany tym, że ma penisa, chwali się nim, pokazuje. Ym, Podgląda rodzica tej samej płci. Dziewczynki również są zainteresowane penisami swoich ojców, to znaczy wchodzą im do łazienki, pytają, co to jest i dlaczego to tak wygląda. I tutaj rodzice bardzo często mają taki blog, że nie będziemy o tym rozmawiać. Pamiętajcie, że to jest naturalna ciekawość, naturalna potrzeba, ponieważ po raz pierwszy można powiedzieć, że w dziecku budzi się właśnie wtedy seksualność, że dziecko zaczyna identyfikować się ze swoją płcią. Chłopiec z ojcem, dziewczynka z mamą. Tutaj pojawiają się te zabawy związane z identyfikacją z płcią, czyli chłopiec chce właśnie majsterkować, robić różne takie męskie rzeczy, a dziewczynka maluje paznokietki, zakłada sobie mamy wałki na głowę i chodzi z torebką w szpilkach. To jest ten czas na tego typu zabawy. Oczywiście te zabawy pojawiały się też krzyżowo, to znaczy dziewczynki też potrafią bawić się w zabawy ojców, jeżeli ojciec jest jakimś tam autorytetem, albo właśnie go nie ma i dziewczynka za nim tęskni, a chłopcy też, wychowywani przez mamy, dosyć silne kobiety, mówią o sobie, ja robiłam, ja skakałam, albo chcą, żeby im pomalować paznokcie. Nie ma w tym nic złego, to nie jest tak, że te dzieci nie wiadomo na kogo wyrosną. To są naturalne i normalne zabawy w stadium fallicznym, czyli w stadium penisa. Oczywiście, żeby być, zamknąć ten rozdział, trzeba pamiętać, że oczywiście nie tylko penis jest atrakcyjny, również łechtaczka jest atrakcyjna, czyli te zewnętrzne narządy płciowe człowieka dla jednej i dla drugiej płci są fajne, tylko że u chłopca to bardziej widać, u dziewczynki nie. Ale znowu wracam do tematu zabaw w lekarza, kiedy oglądamy, dotykamy, całujemy, znaczy dzieci sobie nawzajem robią takie rzeczy. Nam się to może nie podobać, ale znowu przypominam, natura, natura, i rozwój, i psychologia, i psychoseksualny rozwój. Za chwilę następny rozdział. Kolejne stadium, które opisał Freud, to jest stadium latencji. I to jest między 5, 6 a 11, 13 rokiem życia. Latencja, czyli uspokojenie, wyciszenie. Nie za dużo się wtedy dzieje, poza tym tylko, że literatura podaje, że wtedy właśnie dzieci zaczynają bardzo zwracać się w, w, w kierunku tej samej płci. Dziewczynki z dziewczynkami są bardzo blisko, przytulają się, chłopcy z chłopcami się bawią, dziewczyny są głupie, chłopcy są głupi w sensie na krzyż. Mówi się nawet w literaturze, można znaleźć takie określenie, że te związki przypominają związki homoseksualne, to znaczy takie w kierunku tej samej płci, tyle tylko. Nie ma tam żadnych seksualnych podtekstów. Ten okres latencji to jest taki okres rozwoju społecznego, rozwoju relacji z innymi dorosłymi, ale znowu w kierunku swojej płci, wzorowania się na ciociach, babciach, dziewczynki, dziadkach, wujkach, chłopcy. Trochę pod koniec tego okresu to się rozchodzi, tak jak na początku, czyli ten koniec przedszkola, dzieci jeszcze się bawią razem, takie 11, 13 zaczynają się trochę rozchodzić, ale znowu za chwileczkę będą siebie do siebie zbliżać, się do siebie zbliżać, bo będziemy wchodzili w następną fazę. Tu mamy taki, trochę, takie trochę uspokojenie, taka trochę cisza przed burzą. I za chwilę następny okres. Ostatnie stadium rozwojowe, stadium genitalne, zaczyna się mniej więcej koło 11-13 roku życia, a kończy w fazie wczesnej dorosłości. I cóż się wtedy dzieje? No wtedy jest to takie klasyczne biologiczne dojrzewanie dojrzewanie zewnętrznych narządów płciowych. Tutaj zaczynają buzować hormony więc dojrzewanie hormonalne. Tutaj po raz pierwszy możemy mówić o włączeniu się libido, czyli popędu. Wcześniej oczywiście nie ma o tym mowy do czasu latencji nie ma o tym mowy. To wszystko, co się dzieje od urodzenia do tego okresu 11-13 lat, nie ma nic wspólnego z popędem seksualnym. To często dorośli tak mówią, że seksualność to jest, znaczy rozwój psychoseksualny to jest taki rozwój właśnie pożądania. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. To nie ma nic, to nam dorosłym się tak kojarzy, ale to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z seksem poza nazwą. Tutaj dopiero w tym okresie, po tym 13 roku, roku życia, kiedy dziecko jest już dojrzałe albo dojrzewa, pojawiają się pierwsze miesiączki, pojawiają się rzeczy związane ze, z mazami ze zmazami nocnymi, kiedy pojawia się kontrolowany lub niekontrolowany wzwód, kiedy pojawia się napięcie seksualne. Możemy zacząć powolutku mówić o tym, że to libido zaczyna rządzić naszymi popędami, pojawiają się wtedy różne zachowania. Ale to mówimy o czeka o, o takim dorostku już, tak? czy nie dorostku. Mniej więcej 13-letnim, aż do młodej dorosłości. To jest taki czas, w którym człowiek zaczyna się orientować na siebie, zaczyna się orientować na innych. To jest taki moment, w którym możemy powiedzieć o tym, że zaczynają się pierwsze miłości. To się oczywiście zaczyna wcześniej niż kiedyś, z różnych powodów. Od diety powietrza, ale też i takiej seksualizacji na przykład w mediach, bo dużo więcej jest w tej chwili treści, które bazują na takim dorosłym seksie. I takim dorosłym rozumieniu seksualności. Dzieci też na to patrzą, tego słuchają, więc, jakby też pewne rzeczy się w ich głowach przyspieszają, bo pamiętajmy, że te fazy, o których ja mówiłam, to są fazy rozwojowe, które się pojawiają u wszystkich ludzi, jedna po drugiej, w tej samej kolejności. Natomiast my jako rodzice możemy pewnym rzeczom nadawać większe lub mniejsze znaczenie, możemy o pewnych rzeczach nie mówić, traktując je jako tabu, lub pewne rzeczy rozwijać, seksualizując dzieci. To są te moje rozmowy z wami. Niejednokrotnie to na pewno widzieliście. Czy małym dziewczynkom malować paznokcie? No oczywiście w zabawie pewnie tak, ale na życie, na co dzień do przedszkola nie. Czy Dwulatka na plaży powinna nosić pustanik. Pustanik to znaczy stanik, który jest pusty, ja to tak nazywam, bo ma pieluchę i stanik, po co dwulatce stanik. I cała masa takich rzeczy, kiedy z małych dziewczynek, na przykład w programach takich z telewizyjnych robi się lolitki, a z chłopców, opiekunów, rodzin, więc zastanówcie się nad tym. Prześledźcie sobie być może w jakiejś dobrej literaturze jeszcze dodatkowo te fazy rozwoju psychoseksualnego. Zobaczcie, w jakiej fazie jest wasze dziecko, co powinniście, czego nie powinniście robić, mówić, czy również czuć. To są bardzo ważne rzeczy, bardzo potrzebne, i one niejako kształtują seksualność człowieka na całe życie. Za chwilę o WHO i o standardach w odniesieniu do tych faz, o których mówiłam przed chwilą. No, i teraz się będzie działo, bo będzie o standardach WHO, czyli o standardach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących rozmów z dziećmi, czy wprowadzania dzieci, czy kształtowania myślenia dzieci o sobie samym, o swoim ciele, o relacjach z innymi ludźmi. Te standardy wywołały w tej chwili ogromny, ogromne kontrowersje, ale przypomnę, że one zostały wprowadzone już wiele lat temu. Już jedna burza się przetoczyła, potem był okres latencji. Przypomnijcie sobie fazę Freuda, i teraz znowu wybuchła, ponieważ zarówno prezydent Szaskowski w Warszawie, jak i wielu innych prezydentów miast zarządziło, że o tych standardach będzie się mówiło w przedszkolu i w szkole. I teraz, czym to się je, o co chodzi? Bo jak ja czytam. Głównie w prawicowych, niestety bardzo konserwatywnych gazetach, pismach, artykułach, że teraz oto panie w przedszkolu na czele z prezydentem Trzaskowskim będą siedzieć z dziećmi i uczyć dzieci masturbacji, to nie wiem, czy mam się pukać w głowy, czy co mam robić, czy po prostu bzdura, bzdurą pogania. Specjalnie dla was wrzuciłam wczoraj, przedwczoraj. 60 stron tych standardów, żeby każdy sobie mógł przeczytać, zrozumieć albo próbować zrozumieć, o czym tam w ogóle jest, o co tam chodzi. Ale teraz specjalnie dla Was wybrałam kilka takich przykładowych kontrowersyjnych stwierdzeń i postaram się je Wam wytłumaczyć. Będziecie za chwilę widzieli slajdy, które ja omawiam, więc czasami ja Wam zniknę, a zostaną slajdy, ale będę Wam opowiadała, o co chodzi. Więc zacznijmy od grupy wiekowej 04 straszna rzecz, jak z dziećmi do czwartego roku życia rozmawiać o seksualności. A więc standardy WHO mówią tak. Przekaż informacje na temat radości i przyjemności dotykania własnego ciała masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa. I o cóż to chodzi? Jak słuchaliście uważnie tego, co mówiłam przed chwilą, to wiecie, że dzieci zaczynają dotykać swojego ciała, odkrywać, że pewne fragmenty ich ciała, dotykanie tych fragmentów sprawia im frajdę. I trzeba, żeby dziecko w tym wieku się dowiedziało, że to jest nic złego, że rączki mu nie uschną, że pani Bozia nie oślepi. I to o to chodzi, że ta radość i przyjemność nie jest niczym złym, bo nie jest, prawda? Dalej, pomóż dziecku rozwijać świadomość, że związki są różnorodne, no bo są. Dwa pingwinki wychowują, wysiadują jedno jajko i te pingwinki to są dwa chłopaki. Mamy ślimaka, który jest obojnakiem, czyli hermafrodytą. Była taka książeczka, zresztą teraz a wielka afera, bo jest wycofana z bibliotek szkolnych, no bo jak dziecku można o biologii mówić, że jest ślimak, który jest obojnakiem? Jest taka rybka, film oglądaliście wszyscy, nazywa się Nemo, która w zależności od potrzeb swojego, swojej grupy społecznej jest raz dziewczynką, raz chłopcem. I znowu, o co chodzi w tym standardzie? Związki są różnorodne. No są, są różni ludzie i to wspaniale, że oni są różni. Naprawdę. Wyobraźcie sobie, że wszyscy byliby tacy jak ja. Masakra. Dalej. Pomóż dziecku rozwijać pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia. No każdy z nas żyje na swój sposób. Jedni są sportowieni, inni wolą jeść, inni wolą chodzić na spacery, jeszcze inni do supermarketów albo do galerii. Jedni się trzymają za ręce, inni się całują na ulicy. Jedni to jest kobieta i mężczyzna, jedni to są dwie kobiety, albo dwóch mężczyzn. I co w tym złego? Jak to nikogo nie krzywdzi? Co nam do tego? Ale dzieciom trzeba mówić, że ludzie mają prawo do swoich własnych wyborów, tak jak i dzieci mają prawo do swoich własnych wyborów. I mogą się tego dowiedzieć, mając lat 4, dalej. Grupa wiekowa 4-6. Macie tutaj teraz przed sobą te przeze mnie wybrane um, najważniejsze, czy najbardziej może kontrowersyjne fragmenty. I teraz uwaga. Przekaż informacje na temat radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa. I to mamy dokładnie to samo, co w poprzednim okresie rozwojowym. Jeżeli to się nie pojawiło wcześniej, to nie mówimy o tym wcześniej. Jak się pojawiło teraz, to mówimy o tym teraz. To nie jest tak, że my w wieku, w tym wcześniejszym, mówimy, a teraz się dotykajcie, fajnie Wam, no to jak Wam fajnie, to super. Nie. Jak się dzieci dotykają, to mówimy i im, i ich rodzicom również, że to jest norma rozwojowa. Potem mamy. Różne koncepcje rodziny i znowu rodziny są różne. Różne, bo są rodziny rekonstruowane, są rodziny wielopokoleniowe, są rodziny adopcyjne, są rodziny, gdzie są dwie kobiety, gdzie jest dwóch mężczyzn. Znowu nikogo nie krzywdzą. Absolutnie nie. I też dzieciom można o tym mówić. Są książki na ten temat, dzieci obserwują, dzieci widzą, że Piotruś miał inną mamę, a teraz ma inną mamę. Mał in... Miał swojego tatę, teraz ma innego tatę, a potem jeszcze innego tatę. I to za każdym razem jest rodzina. A Małgosia w ogóle jest bez taty albo bez mamy. Pomóż dziecku rozwijać szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością. Jeżeli to wszystko jest w granicach normy, to znaczy, że trzeba o tym mówić, trzeba to wyjaśniać. Dziecku na razie rzeczy niezwiązane z normą są niepotrzebne. Natomiast to, co jest związane z normą, a norma jest szeroka, warto o tym mówić. Że są mężczyźni, którzy kochają, wolą innych mężczyzn niż kobiety. Mają inną orientację seksualną. I to jest norma. To się dzieje. Zarówno w świecie zwierząt, jak i w świecie tych zwierząt najwyżej, czyli ludzi. I znowu niemówienie nie spowoduje, że to przestanie istnieć. Czasami mówią, nie będę mówić o takich rzeczach. Ale dziecko i tak się dowie. Ma kolegów, rówieśników, rozmawiają o tym. A ja uważam, mam takie zdanie, że dzieci powinny się o ważnych rzeczach dowiadywać od rodziców. To rodzice powinni być tymi pierwszymi przewodnikami. Nie mogą zamykać oczu i uznawać, że ziemia jest płaska. Naprawdę nie. Dalej. 6.9 Teraz. Przekaż informacje na temat wyborów dotyczących rodzicielstwa i ciąży, płodności i adopcji. No jak o tym z dzieckiem rozmawiać o matko jak rozmawiać jak mamusia jest w ciąży nie będziemy mówić w ogóle udamy że to się nie dzieje mamusia się najadła no nie no trzeba dziecku mówić o tym skąd się biorą dzieci bo to jest to pytanie jak się rozwija dziecko w środku w mamusi jak ten plemnik się tam dostał o tym, że nie zawsze z całowania i przytulania są dziedziusie, bo można się zabezpieczyć. Mamy różne formy zabezpieczania: mamy leki, mamy prezerwatywy, dzieci je widzą w sklepie, pytają co to za pudełeczka, i też nie można udawać, że nie wiem. Mamy kalendarzyk małżeński i mamy szklankę wody, prawda? Więc o tym też można z dzieckiem rozmawiać. Zaraz mi powiecie, a to za wcześnie, to za wcześnie. Ale dzieci o to pytają, naprawdę pytają. Skąd się biorą dzieci, to jest pytanie, które się pojawia w tym wieku. I teraz co? Powiem ci, jakby już dorosła ci powiem, skąd się biorą dzieci. Jak będzie dorosła, to będzie za późno. Um, przekaż informacje na temat różnych metod antykoncepcji, to też już mówiłam. Pomóż dziecku rozwijać zrozumienie pojęcia akceptowalne, współżycie, seks za zgodą obu stron. I tu jest bardzo ważny temat, bo on dotyczy granicy. Co jest moją intymnością, na co ja wyrażam zgodę, na co ja pozwalam. I na co pozwala ta druga osoba? I to jest coś, co wasze dziecko może zabezpieczyć właśnie przed pedofilem, który powie: Zrób coś, a dziecko ma prawo i obowiązek, a wy macie obowiązek tego nauczyć. Ma powiedzieć nie, bo to, co jest w moich majtkach, jest moje. W związku z czym ja na to nie wyrażam zgody. Nie możesz mnie tam dotykać, nie możesz tak robić. I nie możesz wymagać, żebym ja dotykał ciebie, czy dotykała. To jest właśnie ochrona dzieci, nie wręcz przeciwnie. Ci, którzy krzyczą, że to właśnie tutaj pedofile teraz będą. Nie, to właśnie ci, którzy tak krzyczą. Mają coś za uszami. Lub mogą mieć. Um, następny punkt, czyli seksualne prawa dzieci. To jest dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałam. Że dzieci też mają prawa. Nie wolno mnie dotykać. Nie wolno robić takich rzeczy, że mogę się rozebrać, ale tylko w obecności mamy i tylko u lekarza. Mamy taty i tylko u lekarza. Pomóż dziecku rozwijać szacunek wobec różnych stylów życia, wartości i norm. No, jak mówię, ludzie poza tymi normami ustalonymi wspólnymi dla wszystkich, typu nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie dawaj świadectwa, zwanych ogólnie dla osób wierzących dziesięcioma przekazaniami, żebyśmy się tylko tego trzymali. Ale takich ogólnych norm współżycia społecznego to też trzeba mówić o tym, że ten szacunek do różnych stylów, no bo ktoś na przykład lubi się przebierać za mężczyznę, a jest kobietą, albo przebierać się za kobietę, a jest mężczyzną. Jego sprawa znowu nikogo nie krzywdzi, tak lubi. I co w związku z tym, że tak lubi? Jedni lubią jeść mięso, inni dbają o zwierzątka i o planetę. I nie jedzą mięska. I to jest różny styl życia o tym też należy mówić. Dalej. Grupa wiekowa 9-12. Znowu informacje na temat przyjemności, masturbacji i orgazmie. No tutaj jest tak, że to, jak mówiłam, po tej latencji już mamy poczucie przyjemności związane z tym, że mówimy o tym, czym jest orgazm. Czyli przyjemność dostarczana sobie niejako z zewnątrz. I znowu to nie jest tak, że my siadamy, sadzamy grupę i robimy wykład na ten temat, ale dzieci zadają takie pytania. Albo widzimy, że coś takiego się dzieje, z dzieckiem rozmawiamy, znowu tłumacząc mu, że nie dzieje się z nim nic dziwnego, że to nie jest coś strasznego. Że to jest po prostu natura i biologia. Znowu mamy metodę antykoncepcji, czyli pamiętacie, od maluchów zaczynamy małą informację, potem więcej, tutaj znowu troszkę więcej, bo możemy więcej wytłumaczyć, bo możemy więcej pokazać, bo dziecko więcej rozumie. No i jak się w domu zdarzy na przykład ciąża i utrata ciąży przez mamę, to też trzeba o tym rozmawiać, że zdarzyło się na przykład poronienie, albo urodził się wcześniak i nie przeżył. To też są tematy, które są wbrew pozorom, one są z tym związane. Doradztwo w zakresie antykoncepcji, znowu powiecie, że 12 lat to za wcześnie, ale ja mam przyjaciółkę, która jest lekarzem, ginekologiem i ona mówi, że ma rodzące 10, 11, 12, 13 latki. Oczywiście, że to jest za wcześnie, ale być może, że gdyby te dziewczynki wiedziały najpierw jak postawić swoje granice, jak powiedzieć nie... Oczywiście, na takim dziecku to jest zawsze gwałt, więc ona nie musi wiedzieć, jak, jakie są sposoby antykoncepcji, ale na przykład może wiedzieć, że mama stosuje antykoncepcję. I to znowu nie jest temat trudny ani tabu. O tym normalnie należy rozmawiać. Niedawno rozmawialiśmy na taki temat, że matka powinna swojej córce powiedzieć o tym, że seks jest fajny. I straszny się hejt na mnie wylał, że jak to? Ja wiem na co, a nie jest fajny? Tak się zastanówcie. Dobrze. Um, Naucz skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Tak, bo trzeba wiedzieć, jak to robić, żeby było dobrze i dlaczego należy używać prezerwatywy i środki antykoncepcyjnych. że prezerwatywa nie zabezpiecza przed ciążą w 100%. Przed ciążą w 100% zabezpiecza co? Wstrzemięźliwość seksualna. I o tym oczywiście też należy rozmawiać. I mówić, że lata 12, 13, 14, 15, aż do pełnoletności, to jest za wcześnie. Ale to są rozmowy, które trzeba z dzieckiem przeprowadzić. Przekaż informacja na temat przyjaźni, miłości wo wo wobec osób tej samej płci. No, przyjaźń wobec osób tej samej płci i takie poczucie, że ta osoba jest dla mnie najważniejsza na granicy zakochania się i miłości, to się dzieje wśród nastolatków, wśród dzieci. Ona chce tylko z tą koleżanką, on chce tylko z tym kolegą. Jak tego kolegi nie ma w szkole, to on nie pójdzie do szkoły. To dziecko nie wie, co się z nim jeszcze dzieje, ale ma takie poczucie, że ta osoba jest dla niego najważniejsza i też należy o tym porozmawiać. Znaczy ja bardzo apeluję, żebyście się nie bali takich rozmów. Naprawdę, to nie jest tak, że tego można dziecko nauczyć, że teraz usiądziecie, porozmawiacie z dzieckiem o tym, że on kocha swojego kolegę, w związku z czym na pewno jest homoseksualny. Nie, to jest etap rozwojowy, że podoba mu się osoba tej samej płci, bo jest dla niego autorytetem, bo jest dla niego ważna. Z tego się zwykle wyrasta. Znowu grupa 9-12. Odmo naucz odmowy niechcianych doświadczeń seksualnych. Koniecznie. To jest koniecznie. Przekaż informacje na temat różnic pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną. To jest ten temat, o którym już kiedyś mówiłam, czyli rodzimy się w dwóch płciach, a potem na przykład niektórzy uznają, że ta płeć biologiczna, którą widać, nie jest tą płcią, którą czuję. Tutaj mówiłam o tych wszystkich rzeczach, które są związane z zaburzeniami poczucia własnej płci. Um, pomóż dziecku rozwijać akceptację, szacunek i zrozumienie różnorodności dotyczącej seksualności orientacji seksualnych. No, trzeba rozumieć, że są tacy ludzie, trzeba ich akceptować, trzeba ich szanować. I znowu to jest ich wybór i nie nasza sprawa. Um, potem mamy, o, pomóż dziecku rozwijać zrozumienie i akceptację dla zmian i różnic dotyczących ciała. Rozmiary kształt penisa, piersi, sromu mogą być różne. Są różne, my różnie wyglądamy mamy różne nosy, różne ręce, różne piersi, różne tyłki, różne wielkości. I różnej wielkości mamy penisy i sromy. I ja nie mówię, że teraz usiądziemy, będziemy sobie pokazywać i porównywać, chociaż oczywiście w szkole podstawowej, na WF-ach to się często dzieje, że chłopcy porównują się, bo to wtedy świadczy, że któryś jest bardziej dojrzały niż inny. Ale o tym też trzeba rozmawiać. To jest bardzo ważne. Zresztą tu w tym miejscu chciałam powiedzieć takiej rzeczy, która jest szalenie ważna. Przypomnijcie sobie może medyczne nazwy biologiczne. Nie mówcie, że mój mąż ma siusiaka, bo chłopcy, mężczyźni mają penisa, a dziewczynki mają srom i waginę, czyli pochwę. Ja wiem, że srom to jest okropna nazwa, ale nie mamy lepszej, a nie, że ma muszelkę czy cipkę. Zresztą cipa też jest brzydkim słowem, wcale nieładnym. Więc starajcie się używać takich nazw, które są nazwami związanymi z biologią, z medycyną, a nie kapral i muszelka, prawda? Bo to jest kompromitujące, zarówno dla Was, jak i potem dla dzieci. I ostatni fragment, czyli grupa wiekowa 12-15. Znowu, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, coming out i homoseksualizm. Tłumaczymy, czym jest żeby się nie bać, że powiedzenie jestem homoseksualny znowu nie jest niczym złym, znaczy bycie nie jest niczym złym i powiedzenie o tym głośno nie powinno być powodem do wstydu, a w Polsce niestety czasem jest, to znaczy jest w tym sensie, że środowisko, społeczeństwo nie jest na to gotowe. I znowu, co mnie to obchodzi? Patrzmy na człowieka, prawda? Fantastyczny człowiek, nieważne, czy jest homoseksualny, czy heteroseksualny, to nie ma żadnego znaczenia. Mało tego, przypominam, on sobie tego nie wybrał. Taki się urodził. Tak, jak ja się urodziłam wysoka. Ehm, naucz umiejętności negocjowania, komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu. Wiecie, że jak jeżdżę do gimnazjów, to jednym z pierwszych pytań, które zadają dzieci, to jest od jakiego wieku można uprawiać seks. Sprawdźcie sobie od jakiego wieku, bo wasze dzieci też pewnie chciałyby to wiedzieć, a wy jako rodzice musicie wiedzieć. Przekaż informacje na temat praw seksualnych, to już mówiłam to rozwojowo do tej pory. No i krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp. I teraz znowu dzieci oglądają w telewizji, że w jakimś kraju 11-latka została zgwałcona i nie chce tego czegoś, co ma w środku, bo ma 11 lat, tak to postrzega, a kraj jest ultrakatolicki i nie może usunąć tej ciąży. I oczywiście rozmowa na temat wartości, na temat religii, ale to każdy dom musi dziecku wytłumaczyć, dlaczego tak jest, i dziecko ma prawo zadać pytanie, a dlaczego ona musi urodzić to dziecko. I wy teraz, jeżeli uważacie, że ona powinna urodzić, to musicie umieć to dziecku wytłumaczyć, ale ono może mieć 100 tysięcy pytań w tej sprawie i może się z wami w tej sprawie nie zgadzać, mając lat 13, 14 czy 15. Mam nadzieję, że jasno to wytłumaczyłam, bo jest to oczywiście jeszcze grupa powyżej 15 lat, ale to jest już tak jasne, że sami sobie tutaj przeczytacie ten ostatni slajd powyżej 15 roku życia. Chciałabym, żebyście byli wrażliwi na to, o czym z wami rozmawiają dzieci, również w tym temacie, czyli w temacie praw seksualnych, w temacie dojrzewania, w temacie ciąży, antykoncepcji, orientacji seksualnej. I to nie może być tak, że rodzic naprawdę uważa, że jak nie będzie o tym rozmawiał z dzieckiem, to te rzeczy się na świecie nie wydarzają. Największy problem mają ci rodzice, których dzieci mają odmienne poglądy. W których dzieci na skutek kontaktu z mądrymi, fajnymi, otwartymi ludźmi mówią, homoseksualizm jest okej, okay, inna orientacja jest w porządku, antykoncepcja jest potrzebna, a rodzice mówią, nie, absolutnie nie wolno. I teraz wy na pewno macie z tym problem, ci, którzy tak mówią, bo nie potraficie swojego dziecka przekonać do swoich racji. A może dajcie się przekonać dziecku, może to ono ma rację, może to ono jest tym Europejczykiem i Światowcem, który wie już, że ludzie są różni. Że mają różne potrzeby i w różny sposób je załatwiają, jeżeli mówimy oczywiście o normie cały czas. Dobrze, to by było na tyle dzisiaj mam nadzieję, że Was nie zagadałam. Przepraszam, że ten odcinek nie pojawił się wtedy, kiedy się pojawił, pojawić powinien, ale sobie go skasowałam, więc zrobiłam drugą lepszą wersję. Zapraszam do subskrybowania trudne słowo mojego kanału. Naciśnijcie te subskrypcję, żebym widziała, że tam jesteście. Możecie zadawać pytania, możecie ze mną dyskutować. No i do zobaczenia za tydzień. Zapraszam na Instagram, na Twittera, oczywiście na Face'a do grupy szkolniaki, do grupy fajne filmy. No, i kto chciałby mnie zaprosić do szkoły, biblioteki w miejscowości, w której mieszka, wystarczy napisać. I na zakończenie będę już na molna. Przypominam, że niedawno napisałam fantastyczną książkę o rozwoju człowieka. Pani Doroto, dziecko mi się popsuło. Do kupienia w, um, jedynie w internecie www.superniania.altenberg.pl. Zapraszam, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłam i teraz wszystko jest jasne.